Hejo, siema, siema. Dzisiaj kombinacja, plus parę nie jest wydechem. Już coś porobiłem w tym wydechu, ale chcę jeszcze spróbować tego DB Killera. No, nie wiem, czy usunąć, czy co, nie wiem. Zobaczymy, może przecinakiem jakimś się uda to wyciąć. Opiszę mniej więcej, jak to wygląda ten DB Killer w środku. Czyli tak, po rozebraniu całości, to też Wam jeszcze pokażę. No jest taka rura z siatki i tutaj dospawany jest też taki niby DB Killer, taka elipsa jakby zwężona tutaj, idzie szeroko i tu jest zwężenie gdzieś na pół milimetra, a ja po prostu to rozszerzyłem gdzieś do średnicy, no można powiedzieć prawie 2 cm z jednej i z drugiej strony. No trochę lepiej gada. Teraz tak, wymieniając samą końcówkę, ja mocy tutaj i tak nie zyskam, jedynie jakbym chciał cały kompletny wydech, czyli kolanko z końcówką, po prostu musi być całość i wtedy może, nie wiem, 3-5 koni da to więcej, nie? Ale to jest tylko to. A sama końcówka, no to tylko brzmienie inne, a to mocy nic nie daje. Dobra, ja sobie to rozbiorę i Wam pokażę, jak będzie rozbierane. No, wydech mam rozebrany. Tam nic nie widać, tutaj jest, zaraz pod światło dam, tu jest końcówka wydechu i tutaj mamy praktycznie cały czas przelot. Tylko gdzieś, tutaj gdzieś od połowy mamy tego DB Killera rozszerzonego przeze mnie. Tutaj gdzieś, a jeszcze z tej strony go mogę rozszerzyć, ale postaram się go wyciąć. Nie można tego wyciągnąć, tej siatki. Zaraz ściągnę tą końcówę. No i tak to wygląda po rozebraniu. Włosy anielskie w końcówce. To musi być, żeby się po prostu nie nagrzewał tak wydech. Żeby nie był pusty. No i to jest coś takiego. To było gdzieś w średnicy przy końcówce, gdzieś takie długie to było i miało pół milimetra średnicy. I to jest jakoś spawane właśnie w tym miejscu i w tym. Tak bez tego, no to mamy typowy przelot. No spróbuję to po prostu czymś przeciąć. Jeżeli nie uda mi się, no to po prostu jeszcze rozszerzę to z tyłu i tak będzie musiało zostać. Tak to wygląda. Z tej strony to jest nanity. No spróbuję jeszcze coś zrobić. No to na razie to mam przelot szerokości tego klucza z przodu i z tyłu. I muszę po prostu kupić przecinak, żeby te końcówki po prostu przeciąć, żeby wszystko mi wylazło, nie? No tak, przychodzi. Byłoby mi na pewno lepiej. Dobry przelot. Zaraz pokażę Wam, jak to widać. Widać? No dosyć spory jest, ale cała ta objemka po prostu psuje wszystko. Tego się pozbędę i będę miał 100% przelot. A spróbujemy takim przecinakiem to ugryźć. Może coś się uda.
No i jestem w domu. Padło mi właśnie ten DB Killer, mi tam wpadł do środka. Zaraz spróbujemy go czymś wyciągnąć. Poradziłem sobie przecinakiem. Słuchaj. No, wychodź. Jesteś na końcu. Bo cię słyszę. O! To jest to cudo. Przecinakiem go załatwiłem, jest łączony w dwóch miejscach do tej właśnie tam rury. Taki DB Killer. On oczywiście, tak jak mówiłem, wspominałem, on był tutaj zwężony i tutaj było wyjście jakieś pół centymetra, a z drugiej strony też. Czyli pozbywam się tego dziadostwa. Zobaczymy, jak ten dydek będzie chodził teraz na tym. Czyli co, mogę składać i zrobimy próbę, jak gada. Czy faktycznie to jest przelot totalny, czy nie, jeszcze sprawdzę. Czy tam nie natrafię na jakieś sisko, czy cokolwiek. Zaraz zobaczymy. Nie, tu jest przelot pełen. Czyli montuję. Dobra, teraz można robić próbę generalną. Teraz to jest to. Udało się. Czyli przeróbka fabrycznego wydechu się udała i na razie tak zostaje. Brzmienie podobne do akapa. No niestety, tak to brzmi.